Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski. Niestety dzisiaj tylko sam. Bez Pawła, bez mojego współprowadzącego. Ale mam nadzieję, że Paweł niebawem do nas wróci. Zatem witam drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w 28 odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W ostatnim odcinku podcastu Słuchaj Gier wspólnie z Pławem oraz naszymi specjalnymi gośćmi poruszyliśmy trudny, tak sądzę, dla nas temat, dlaczego Nintendo nie wypuszcza swojej muzyki nie tylko na nośnikach fizycznych, ale też w formie cyfrowej. Dlatego już z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania odcinka oraz zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube oraz dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę, a także w dół. Dzisiaj razem z nami, w sumie ze mną, jest studio Tomasz Sikora, aka kawiarnia winylowa, dla którego winyle oraz rynek muzyczny jest chlebem powszednim. Cześć Tomku, witaj. Witam, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo miło, że zaprosiliście mnie tutaj. No i postaram się dzisiaj Wam opowiedzieć parę ciekawostek i na temat winyli, i na temat soundtracków gamingowych, ale pewnie i nie tylko, bo spodziewam się, że dyskusja może pójść w różnych kierunkach. Ja też tak myślę, że ta dyskusja troszeczkę też będzie taka zażarta. Natomiast zaś po drugiej stronie Wisły witam serdecznie Barnabę Sigela, publicystę piszącego na łamach CD Action oraz Jazz Forum oraz zbieracza wszelakiej formy muzycznej w postaci wydań fizycznych. Witaj Barnaba. Witam serdecznie, cześć wszystkim słuchaczom. Panowie, jak zawsze mamy taką tradycję na starcie naszego podcastu, że rozmawiamy o tym, co ostatnio słuchaliśmy, no i też wypadałoby utrzymać tą tradycję, tak więc zacznę może od Barnaby. Barnaba, co ostatnio u ciebie na płytach, na kasetach leciało? Wiesz co, tak pomyślałem w zasadzie o czterech rzeczach. Pierwsza jest dosłownie przed chwilą, bo mój mały synek zażądał jakiejś muzyki do tańczenia i żona wyciągnęła z półki Purple Rain Prince'a, na którym większość kawałków się fantastycznie do tego nadaje, z takiej fajnej edycji, która wyszła kilka lat temu, zbierającej różne jakieś dodatkowe nagrania. Trochę nieporadnie wydanej od strony edytorskiej, ale z masą fajnej muzyki. Tak w ciągu dnia mi strasznie często towarzyszy, tak naprawdę od początku pandemii, różna muzyka dronowa i ambientowa, którą coraz częściej słucham z kaset. Najczęściej kupuję na Bandcampie, żeby mieć i pliki, i streaming, ale też żeby była ta kaseta. Ostatnio mi wpadło coś z takiego szwedzkiego labelu, który się nazywa Purlier Recordings. I oni tam raz na jakieś kilka miesięcy wydają limitowaną tam ostatnio do 25 sztuk kasetę z jakimiś takimi różnymi ambientami i chrzęstami. Natomiast z takich większych rzeczy to od paru tygodni katuję takiego jazzowego trębacza Lee Morgana, którego wielki box wyszedł w sierpniu, kompletujący zestaw wcześniej nieznanych nagrań Live at the Lighthouse. I jestem jeszcze pod silnym wpływem muzyki z Farcrya 6, którego właśnie kończę ogrywać. O, no to ja też zaraz o tym powiem, bo ja osobiście jestem strasznie zawiedziony, ale to może za chwilę. Dobrze, super. No, ja wiem, że to u ciebie jakby muzyka za pan brat, bo ty jesteś takim maniakiem chyba tak jak tutaj my wszyscy, tak więc sądzę, że naprawdę będzie dzisiaj mega ciekawy podcast i sama rozmowa, tak więc wielkie dzięki za polecajki. A oczywiście je też wrzucimy na kanale YouTube, żeby nasi słuchacze też widzowie mogli posłuchać i zobaczyć. A Tomku, a co u ciebie się ostatnio kręciło na krążkach?
Słuchajcie, no, bardzo, bardzo interesująca historia, bo pod koniec sierpnia tego roku Blue Note wydał w Stanach wielkie pudło winylowe Lee Morgana właśnie. Lee Morgan, The Complete Life at the Lighthouse to się nazywało, ponieważ box jest już kompletnie wyprzedany. I jeśli mówimy o tym samym boksie, no to też... Dokładnie o tym samym. To, no to właśnie. Szkoda, że się wyprzedał. Próbowaliśmy gdzieś tam więcej tego zamówić, bo było tym bardzo duże zainteresowanie, ale no, niestety. Natomiast Seatbelts z Cowboya bardzo często u mnie ostatnio gra, tym bardziej, że jest zapowiadana wersja Netflixowa, więc wiele osób na to czeka i wydaje mi się też z tego powodu ta muzyka oryginalna przeżywa pewien renesans. I miałem okazję znaleźć wykopane z podziemi God of War na pięknych winylach, jednym złotym, drugim niebieskim. No i nie mogłem. Tego ostatniego, tak? Z muzyką Biera Makry. Starego, i nie mogłem się oprzeć, żeby sobie jednej sztuki nie otworzyć i nie posłuchać. No i właśnie na tym jestem etapie. Także trochę jazzu, trochę soundtracków, czyli muzyki filmowej, no i oczywiście gamingowa muzyka, czyli właściwie wszystko, na czym się na co dzień zajmujemy u nas w winylowej. Nie, no to pokaźna lista, że tak powiem. A sądzę, że na pewno jest o wiele większa. Dobrze, no to u mnie troszeczkę będzie taki indyk i trochę jakby duża produkcja. Mam na myśli w pierwszej kolejności album, to jest Cloud Gardens, to jest część druga kompozytora Amosa Rodiego. Jednym słowem, jeżeli szukacie takiej muzyki na leniwy popołudnie, by choć na chwilę odciąć się od myśli i od zewnętrznego świata, to utwory do gry, tak sądzę, Cloud Garden ukoją wasze nerwy i wprowadzą w stan jego relaksu. No i tutaj jakby Amos Rody, znany wcześniej ze swoich prac nad grami do Kingdom Two Crowns oraz The Outer Waters, serwuje nam delikatne dźwięki gitary, które w połączeniu ze śladami muzyki ambientowej hipnotyzują i usypiają w dobrym słowa tego znaczeniu. No a z kolei Far Cry 6 autorstwa Pedro Brovmana, ja powiem szczerze, że czekałem na tą ścieżkę dźwiękową, bo po usłyszeniu tego takiego, nie wiem, można nazwać tematu głównego, który był powielany w różnych zapowiedziach tej gry, uznałem, że o, chyba od czasów Far Cry 4 muzyka jakby do tego cyklu gier znowu mnie zainteresuje, choć wiadomo, że piątka była bardzo ciekawa, szczególnie pod kątem tych takich, powiedzmy, piosenek, które tam zostały specjalnie nagrane. No i miało być piękne, a niestety ja się osobiście zawiodłem. Muzyka jakby została przygotowana przez dwóch kompozytorów, między innymi głównie przez Pedro Brovmana, brazylijskiego kompozytora, no, którego pracę nasi słuchacze bądź widzowie mogą kojarzyć między innymi do filmu Robocop, z serialu Narcos albo do gry Max Payne 3. Początkowo w premierowym utworze, o którym wspomniałem, Liberated, spodobało mi się właśnie te brudne, hybrydowe brzmienie oraz to, w jaki sposób kompozytor przemycił w tle takie folkowe instrumenty typowe dla Ameryki Łacińskiej. I na tym koniec pochwał. Reszta niestety to kliszowe podejście do albumu akcji. Mamy mocne brzmienia muzyki elektronicznej, w której no, instrumenty typowe dla folkloru Ameryki Łacińskiej znikają w gąszczu dźwięku syntezatoru. Dla mnie to jest taka troszeczkę wielka szkoda, bo soundtrack miał bardzo duży potencjał na zrobienie czegoś unikalnego, a tak dostaliśmy ścieżkę dźwiękową, która brzmi jak każdy współczesny action score.
A to byłoby na tyle, jeżeli to, co ostatnio słuchaliśmy. Przechodząc do tematu, jednego z wielu tematów, które dzisiaj chciałbym z wami, panowie, poruszyć, mianowicie różnice między płytą CD a płytą winylową, bo zazwyczaj na pewno ty, Tomku, też się spotykasz, Boże, z klientami albo gdzieś na jakichś forach albo w komentarzach. Jaka jest faktycznie ta różnica teraz, ówczesna różnica między tą płytą CD a płytą winylową, bo jak zapewne możecie mnie też wyprowadzić z błędu, no te naprawdę płyty analogowe, czy to są dalej te płyty analogowe, tak jak to kiedyś się nagrywało w studiach od razu ze szpuli na tą płytę, no to już chyba raczej nie za bardzo. I teraz pytanie, jakie teraz, obecnie, czy możemy w ogóle mówić, czy jaka jest jakakolwiek różnica właśnie między tą płytą CD a płytą winylową? I teraz bym pozwolił sobie zacząć od Tomka. Bardzo skomplikowane pytanie, a odpowiedź jest jeszcze bardziej skomplikowana. Czas start, masz czas. Faktem jest, że gdzieś tam od 80-tych, 90-tych lat płyta winylowa jest inaczej traktowana już na samym starcie. To znaczy, kiedyś faktycznie nagrywało się ścieżki na taśmę, potem cały proces przebiegał analogowo, aż do momentu, kiedy gotowy winyl wyskakiwał z tłoczni. Teraz tego nie ma. Można jeszcze, nawet w Polsce są tłocznie, które używają analogowego sprzętu, ale ten materiał wejściowy do tego sprzętu jest w 99% materiałem cyfrowym. Chociażby z tego powodu, że jest to łatwiejsze w obsłudze, tańsze, szybsze i niekoniecznie gorsze. To znaczy, nie stawiałbym tutaj znaku równości między winylem i CD, jeśli chodzi o jakość, chociaż z cyfry jest robiona, tak jak powiedziałem, większość nakładów płyt winylowych. Ale co to znaczy z cyfry? To nie znaczy, że bezpośrednio z CD, tylko z odpowiednio zremasterowanych, czasami bardzo gęstych plików, na tyle gęstych, że one są więcej ważą niż chociażby zapis z płyty SACD, Super Audio CD, która jest już naprawdę, jeśli chodzi o zawartość informacji, brzydko mówiąc, bardzo mocno napompowana. Tych informacji jest na tyle dużo, że da się na etapie masteringu winylowego wydobyć najważniejsze informacje, które potem na płycie winylowej brzmią zupełnie inaczej i tutaj właśnie powiedziałbym lepiej, wyraźniej, przyjemniej dla ludzkiego ucha, niż na płycie CD. Jaka jest różnica? Na pewno jest różnica w cenie na korzyść CD, to znaczy w takim sensie, że CD są zazwyczaj tańsze. Chociaż gdybyśmy już poszli w stronę właśnie Super Audio CD, czy chociażby wydań japońskich na SHM, to ta różnica się zaciera. Różnica jest na pewno w tym, że jak bierzemy płytę winylową do ręki, to czujemy, na co te przysłowiowe 100 zł wydali. To wiesz co, przerwę ci, Tomku, bo chciałbym to, co teraz mówisz, bo to jest jak najbardziej warte uwagi. Chciałbym to zostawić do momentu, kiedy będziemy rozmawiać o magii płyt winylowych. Ja bym chciał na chwilę jeszcze też oddać głos Bernardowi, bo sądzę, że chciałbym jeszcze troszeczkę w inną stronę poprowadzić ten temat. Tak więc jeżeli pozwoliłbyś, Barnaba, a jak na przykład z twojej perspektywy to wygląda jako osoba, która też kolekcjonerem i też jakby w branży muzycznej już długo siedzisz, i jak to z twojej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o te różnice pomiędzy tą płytą CD a płytą winylową, przynajmniej z perspektywy teraz, jako osoby, która też kupuje i stara się dzielić tą wiedzą z osobami, które może na co dzień nie mają takiego doświadczenia i takiej wiedzy jak ty. Mhm. To znaczy, jeśli chodzi o takie stricte techniczne podejście, to ja nie będę ukrywał, że nie jestem tutaj orłem i człowiekiem, który
tutaj to na poziomie takim rozbicia na atomy to wszystko rozumie, czuję się bardziej praktykiem, który po prostu przerobił jakieś tysiące, dziesiątki tysięcy płyt. No jeśli chodzi o te współczesne wydania, to szczerze mówiąc, to ja na przykład wolę w większości kupować CD, chociażby ze względu na ich wymiar, albo no, jakoś bardziej mi praktycznie się podobają. Jeśli chodzi o jakość, to trochę czuję, że jest różnica, ale no, ona jest na tyle delikatna w porównaniu z tym, jak brzmią na przykład współczesne CD-A, oryginalne analogowe winyle z lat 70., że nie czuję, żeby to była jakaś potężna różnica, a to jest oczywiście też kwestią tego, jaki mamy setup, jaki mamy sprzęt. Czytałem też bardzo wiele różnych sporów pomiędzy audiofilami, co jest lepsze, i wiele razy czytałem o tym, jak to winyl jest najlepszy na świecie. I czytałem też ludzi, dla których ta magia winyla, o której za chwilę będziemy mówili, to są jakieś niedoskonałości, które ta z kolei płyta CD ma niby jakoś tam ratować i naprawiać. Także no, jest to kwestia strasznie indywidualna. Ja bym po prostu kupował to, co mi się akurat najbardziej podoba. Jeśli jest coś, co jest fajnie wygląda w tym formacie winylowym, albo tylko wyszło w formacie winylowym, to po prostu trzeba to wziąć. Jeśli to jest taka jedna z takich płyt do kolekcji, które po prostu chcemy mieć z takiego kolekcjonerskiego łakomstwa, to pewnie CD byłoby lepszym wyborem. No właśnie, bo powiedziałaś wygoda i myślę, że to jest też takie słowo kluczowe w momencie, kiedy ktoś ma się zdecydować na kupienie jakiegoś albumu i zastanawia się, czy kupić w formie CD i płyty winylowej, albo na przykład cyfra, tak? Bo to już jest też taki kolejny nośnik, jeżeli to można tak go nazwać, albo też streaming, o których na pewno dzisiaj niejednokrotnie będziemy rozmawiać i to Tomku, właśnie jak ty zdarza ci się, a czy też jakoś jako osoby, która w branży muzycznej zjadła nie jeden ząb i też widzisz jako osoba, która też zajmuje się produkcją, no bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, ty jesteś odpowiedzialny za Record Store Day w Polsce. I trzeba też to jasno powiedzieć naszym widzom i słuchaczom. Jak ty na przykład widzisz, że jest możliwość wydania tej muzyki w formie płyty winylowej, płyty CD, to rozumiem, że w pierwszej kolejności jednak się zawsze decydujesz na tą płytę winylową i wówczas właśnie dlaczego to się tak dzieje? Tak, to prawda. My jesteśmy też organizatorem Record Store Day w Polsce od paru lat i zrzeszamy 30 sklepów na dzień dzisiejszy, niezależnych sklepów muzycznych w całym kraju, które te wydawnictwa mają w swojej ofercie. I też jesteśmy producentem. Producentem w sensie takim, że produkujemy płyty, wydajemy płyty na rynek polski, ale też produkujemy i wydajemy na rynek ogólnoświatowy, jeśli jest tylko takie zapotrzebowanie i zainteresowanie, i potem taką płytę można kupić, nie wiem, w Australii, w Brazylii czy gdziekolwiek indziej. I jeśli mamy podejmować decyzję o nośniku, to oczywiście w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę winyl. Wynika to z kilku różnych sytuacji. Taką podstawową sytuacją chyba jest to, że Record Store Day od tych 15 lat mniej więcej istnieje na świecie. Powstał właśnie w momencie, kiedy winyl kompletnie umarł. Winyl został wyparty przez CD, a małe niezależne sklepy zaczęły zwyczajnie bankrutować i upadać. I wtedy powstała ta koncepcja, żeby te sklepy ratować na takiej zasadzie, że będziemy namawiać dużych artystów, wielkich tuzów, żeby wyprodukowali płytę specjalnie dla tych sklepów, i ta płyta będzie dostępna tylko w tych sklepach, z wyjątkiem dużych sieciówek. I chyba z tego powodu ten winyl jest jakby pierwszym elementem, pierwszym nośnikiem, który nam przychodzi do głowy. I tak do tej pory w Polsce wszystko, co produkowaliśmy pod brandem Record Store Day,
wydawaliśmy tylko na winylu. Ale na świecie pod Record Store Day również pojawiają się płyty CD. I nie jest to wcale żadne zdziwienie. To było zdziwienie parę lat temu, kiedy pierwsza taka płyta CD się pojawiła. Natomiast od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się również kasety. No i tutaj muszę się pochwalić, bo na Black Friday, to jest taki powiedzmy mały Record Store Day, to jest ostatni piątek listopada, wydajemy w tym roku w Polsce kasetę. Po raz pierwszy pod brandem Record Store Day w Polsce będzie wydana kaseta. Czyli oprócz winyla, a dotyczy to sprawa pierwszej płyty zespołu Blenders, która ma coś prawie że 30 lat w tej chwili, i wydajemy winyla przepięknego na kolorowym, takim splaterowym, czyli po polsku, nie wiem, rozbryzganym, pstrokatym winylu. I do tego będzie kaseta w nakładzie zaledwie 100 sztuk, ale ten rynek nie jest jeszcze tak chłonny i tak wielki, jak był w latach 60., 70. czy powiedzmy 80. Mówię oczywiście o kasecie. Także pierwszym wyborem zazwyczaj przy Record Store Day będzie winyl, ale tak jak mówię, inne nośniki również mają się całkiem nieźle. Okej, to ponownie to idąc jakby tym tropem, jest osoba, która, nie wiem, zaczyna swoją tą, powiedzmy, przygodę z kolekcjonowaniem muzyki, bo, nie wiem, kupiła sobie sprzęt, to z waszej perspektywy, jak byście wtedy tej osobie doradzali, żeby zaczęła kolekcję? Czy jednak od tych płyt winylowych, czy od płyt CD? Czy jest faktycznie jakaś granica między tymi dwoma nośnikami, pomijając teraz format, czyli wielkość, a i też jakby zawartość, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że czasami płyty CD w pudełku mają większą książeczkę, tak zwany booklet, i z kolei na przykład płyty winylowe nie zawsze jakby mają tą jakby dodatkową zawartość, bo ona, powiedzmy, jest ujęta albo gdzieś z tyłu okładki, albo w insiderze w środku gatefolda. I jakbyście mieli komuś doradzić, bo teraz jak rozmawiamy, wyglądałoby to, że naprawdę ta granica, jeżeli chodzi o tą jakość, jest stosunkowo bardzo niewielka, i też wiemy o tym wszyscy chyba tutaj się zgodzimy, że czasami to jest uzależnione od sprzętu, jaki się ma w domu. Wiadomo, że im więcej, to teoretycznie można lepiej słyszeć, ale to jest naprawdę spórna raczej dyskusja. Dlatego moje pytanie jeszcze, żeby kończąc może ten temat, czy jaki byście format doradzili osobie, która by miała zacząć swoją kolekcję? I to niezależnie, czy to ma być jakikolwiek gatunek związany z muzyką, muzyką do gier, czy muzyką filmową bądź klasyczną. Barnama, jak ty byś doradził wtedy takiej osobie? Wiesz co, ja bym doradził tak naprawdę, żeby zbierała wszystko, ale żeby zaczęła od CD, bo to jest format jednak najbardziej przystępny finansowo, a z racji tego, że dużo płyt wychodzi w takiej atrakcyjnej formie, w której jest właśnie ten fajny buklet dodawany do środka, to też jest fajny, to jest dobry przedmiot kolekcjonerski. Natomiast oczywiście z czasem warto do tego włączyć i winyle, i kasety. To też w zależności od tego, w jakich gatunkach się poruszamy, bo na przykład sądzę, że fan metalu jednak będzie pozostawał przy CD, z kolei na przykład dużo jakiejś elektroniki i muzyki improwizowanej wychodzi na kasetach, więc to też jest trochę związane z gatunkami, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast najbardziej bym postawił na te CD-ki i chociaż mam w domu te jakieś, nie wiem, 200, 200, 300 winyli, to ja zacząłem kolekcję w trochę innych czasach. Wydaje mi się, że pierwszy winyl kupiłem w 2005 roku, będąc jeszcze w liceum, i wtedy zaczynał się dopiero tak powoli ten revival płyty winylowej w Polsce i można je było kupić po prostu za bardzo, bardzo małą kasę. I mi się wówczas i potem na studiach udało za grosze kupić jakieś takie absolutne klasyki w świetnym stanie. Natomiast dziś ceny tych płyt z lat 60., 70., 80. są już
o połowę przynajmniej większe, jeśli nie dwa razy. I to samo z nowymi płytami. Pamiętam, jak w Empiku tam z 10 lat temu można było kupić Coltrane'a za 50 zł, a dzisiaj no, ceny nowych winyli to tak najczęściej się zaczynają od 70 zł, często kosztują po prostu stówę albo i ponad stówę. Niektóre jest trudno znaleźć w sklepach jakichś swoich ulubionych, więc trzeba sprowadzić z zagranicy, a więc dochodzi przesyłka i cło w ostatnich czasach zwłaszcza, więc winyl stał się bardzo kłopotliwy według mnie finansowo. No, chyba że mówimy tutaj o osobie, która jest w na tyle fajnej pozycji, że może sobie pozwolić na wydawanie jakichś kilku stówek miesięcznie i ta bariera finansowa nie istnieje, no to wtedy winyl, wiadomo, jest super satysfakcjonujący, bo tak jak tutaj mówił Tomek, ta waga jego, ta wielka okładka, no i często też te buklety, nawet jeśli mniejsze, to są bardziej okazałe i zdjęcia są fantastyczne oczywiście w tym formacie wkładanym do winyla, w przeciwieństwie do tych drobnych z bukletu z CD-ka. To tyle ode mnie. Mm-hmm. Super. Tomek, a jak ty byś się doradził takiej młodej osobie, która by miała zacząć swoją przygodę z kolekcjonowaniem muzyki na nośniku? A ja bym chyba na przekór nic nie doradzał. Albo bym powiedział, wykup sobie streaming i zobacz, w którym to pójdzie kierunku i czy to jest to, co właśnie Barnaba powiedział. Wszystko zależy od tego, czego chcemy słuchać, na czym nam zależy. Czy pójdziemy w kierunku jazzu, muzyki klasycznej, czy będziemy słuchać hardcora i metalu. To naprawdę jest bardzo ważne. I ja w chwili, kiedy byłem odbiorcą, to znaczy kupowałem i CD, i winyle dla siebie, żeby budować swoją kolekcję i sobie wieczorami na spokojnie tej muzyki słuchać, nie zwracałem nawet na to szczególnej uwagi. Ja dopiero to zrozumiałem w momencie, kiedy zajęliśmy się na poważnie produkcją winyla, że to jest naprawdę mega ważne i mega istotne, jaki rodzaj muzyki chcemy na tą CD czy na tego winyla włożyć, umieścić. Czyli raz jeszcze, jeśli to jest muzyka, która zawiera dużo informacji, o tak powiem przekornie, to raczej CD. Ale jeśli to jest muzyka, która zawiera mniej informacji, a czasami nawet wielosekundową ciszę, to bardziej byłbym skłonny zainwestować w winyl. Oczywiście różnica, kolosalna jest różnica w tej chwili w cenach. 70 czy 100 zł za nowego winyla to już zdarza się coraz rzadziej. I niestety ten trend, niepokojący trend w górę, obserwuję właściwie od kiedy tylko profesjonalnie zacząłem zajmować się winylami. Nie wiem, czy gdzieś jest granica, czy gdzieś jest ten szklany sufit, czy nie, ale przez ostatnie 2 lata, te pandemiczne, nieszczęsne 2 lata, ja słyszę miliony wymówek, dlaczego ta sama płyta, czy ten sam tytuł przy każdej dostawie właściwie jest droższy. Albo to statek w kanale sueskim utknął, albo to granulat winylowy w Tajlandii ze względu na zamieszki na granicy z Laosem podrożał, a to zwykła pandemia, bo któraś fabryka, która produkuje lakiery, czyli takie, jakby to powiedzieć, takie, powiedzmy, że matryce. No to nie jest matryca dokładnie, ale coś, co jest potrzebne w produkcji winyla. Jedna fabryka zbankrutowała, druga podwyższyła ceny i to wpływa na ostateczną cenę winyla. A na drugim końcu tej tezy jest CD, które faktycznie jest wygodniejsze, jest szybsze w obsłudze, jest łatwiejsze, nie niszczy się tak szybko. Można je dużo szybciej wyprodukować, czyli jeśli skończy się nakład, to właściwie po jednym telefonie do tłoczni następnego dnia można mieć już parę tysięcy nowych płyt. Z winylem niestety się tego nie da zrobić. I dlatego też doradzałbym najpierw
jeśli chcesz zacząć słuchać poważnie muzyki, chcesz zacząć ją kolekcjonować, to przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie, czego ty, człowieku, chcesz słuchać. Okej. No i tak zgramnie przechodząc właśnie do tej magii tych płyt winylowych, skąd to się tak nagle okazało, że boom, 2005 roku, się tutaj też zgodzę, to był chyba, kiedy wytwórnie niektóre płytowe, te duże, zaczęły otwierać fabryki i powoli tłoczyć wznowienia jakichś starych płyt winylowych, czy tudzież jakichś dużych premier, między innymi na przykład Lady Gagi bądź Madonny. I pamiętam, że 2005 rok to faktycznie ten 2005, 2007, a później 2009 to był taki czas, kiedy pamiętam Minority Records, czeskie wydawnictwo płytowe, wydało muzykę do Machinarium z Tomasza Dworzaka i do dzisiaj już chyba z, nie wiem, z 10 chyba nakładów, jak i nie więcej wydało. Co najmniej 10 różnych kolorów. Dokładnie. Tak. I sądzę, że wtedy wiadomo, że jeszcze niekiedy można było zobaczyć w jakichś takich limitowanych edycjach, między innymi z Bioshocka chyba do drugiej części płyta winylowa była dołączana z muzyką z pierwszej odsłony. Natomiast nie było jeszcze wtedy takiej kultury wydawania muzyki do gier na płytach winylowych. Dopiero sądzę, że to 2009 troszeczkę przetarł, niektóre wydawnictwa przetarły szlaki. Później wiadomo, nagle ogromny wybuch był tych wydawnictw, ale może też jakby za chwilę, bo w trakcie naszej dyskusji o tym więcej opowiem. Ale do was takie pytanie, jak sądzicie, skąd jest ta magia płyt? Dlaczego kupujemy te płyty winylowe, mimo tej ceny, mimo tego, że ten nośnik czasami no, nie jest może lepiej go słychać, albo lepszy jest od wersji jakichś takich, powiedzmy, plików w formie flaków albo wawów, tutaj wspomniany przez Bernabe Bandcamp, bo Bandcamp nam to umożliwia, jeżeli kupimy album. Tak więc skąd ta magia Bernaba tych płyt winylowych? To jest ciężkie pytanie, na które już odpowiadano tak wiele razy, że w sumie nie bardzo mam co powiedzieć. Mogę po prostu powiedzieć, czemu ja się wkręciłem w winyle, a to odbyło się tak prozaicznie, bo na działce, którą mają moi rodzice, tata postanowił kupić po prostu adapter i amplituner, tak. Trochę z takiej po prostu zajawki, a trochę, nie wiem, może z jego przekonania, że ten winyl jakoś lepiej brzmiał. Chociaż to ciekawe, bo dużo ludzi z tego pokolenia trochę starszego wywalało masowo winyle na śmieci w latach 90., będąc przekonanym, że CD-ek jest absolutnie lepszy. No ale z jakiegoś powodu stwierdził, że chce wrócić do tych winyli i mi się jakoś podobało ten taki power tego brzmienia, zwłaszcza, że jakby podzielaliśmy też taką zajawkę na muzykę z lat 70., różną jakąś funkową, jazzową, jazz rockową, elektryczną i czułem, że jest jakaś taka fajna moc. A druga rzecz to ja też zawsze miałem jakąś kolekcjonerską żyłkę, tylko wcześniej kolekcjonowałem gry. Potem, kiedy się zmniejszył ich format i zniknęły te duże boksy i coraz więcej było rzeczy w cyfrze, to już trochę nie widziałem sensu, żeby przeznaczać na to miejsce w mieszkaniu, bo to też jest istotny aspekt kolekcjonerstwa, czy mamy odpowiednio dużo miejsca. I uznałem, że ten winyl jest znacznie bardziej atrakcyjny wizualnie, że też to jeszcze takie były ciekawe czasy, ta połowa lat zerowych, kiedy internet to był w zupełnie innym miejscu, nie mieliśmy streamingu, nie mieliśmy takich baz jak Discogs, nie mieliśmy w ogóle wielu rzeczy, więc to kupowanie winyli czasami było takim pierwszym kontaktem z jakimiś rzeczami. Można było zobaczyć sobie na przykład wkładkę, która była w płycie winylowej z jakimiś zdjęciami, z jakimś tekstem, w ogóle z informacjami, kto gra w jakim kawałku. Tego często po prostu nie było w internecie albo nie było w niektórych wznowieniach CD. I za tym idzie też ten cały aspekt tego crate diggingu, który no w Polsce trochę inaczej wtedy wyglądał, bo się po prostu tak trochę, nie wiem, buszowało po Allegro, ale dla mnie to była okazja, żeby też poznać jakieś płyty, o których w życiu wcześniej nie słyszałem. Taki internetowy crate digging i no i
poznałem kupę fajnej muzyki dzięki temu. Potem to się gdzieś tam przeplatało z internetem, z modą na blogi muzyczne. I w ten sposób po prostu docierałem do nowych, fajnych rzeczy, których nie znałem wcześniej. I dla mnie ta magia winyla to właśnie nawarstwiło się ileś po prostu różnych rzeczy w moim życiu. Także to nie jest tylko brzmienie. Natomiast z czasem nie ukrywam, że to troszeczkę dla mnie uleciało i jakby cały czas uważam, że to jest super, że to jest bardzo fajny rytuał, że to jest nośnik o super fajnym brzmieniu, ale też już nie mam na to aż takiej zajawki jak kiedyś. Natomiast rozumiem każdego, kto po raz pierwszy się z tym styka i stwierdza, że jest to super. A pamiętasz swój pierwszy winyl, który kupiłeś za zarobione pieniądze albo tam za kieszonkowe? Pamiętam. Był to Miles Davis, You're Under Arrest. Płyta z lat 80. Trochę tak słabo oceniana w dyskografii Davisa, ale ja uważam, że jest kapitalna. Ma tam masę świetnych muzyków, gra dużo fajnych solówek i bardzo fajny depresyjna końcówka jest tej płyty. No tutaj zachęcamy do przesłuchania. Tomku, jak to wygląda z tą magią podwinylowego u ciebie? Jakie masz przemyślenia na ten temat? No tak, ja to obserwuję z różnych perspektyw i w różnych czasach te perspektywy się nakładały, mieszały ze sobą. Oczywiście ja wyniosłem z domu magię płyt winylowych. Ja dorastałem w latach 80. i pamiętam, jak mój brat na emigracji przebywając przysłał mi 3 płyty CD, kiedy ja po raz w 80. którymś roku to było. Po raz pierwszy w ogóle coś takiego widziałem. Koledzy w szkole w ogóle opadły im kopary do ziemi, bo w ogóle nie wiedzieli, że takie małe płyty istnieją. Tak zaczęła się moja przygoda z płytami CD, ale ten winyl zawsze gdzieś był z tyłu głowy i zawsze kiedy mówiło się w domu czy w rozmowach z przyjaciółmi o płycie, to wizualizowaliśmy sobie płytę winylową, a nie płytę CD. Kiedy już w dorosłym życiu zacząłem do tego wracać, odgrzebywać swoją starą kolekcję, tą właśnie z domu rodzinnego, zacząłem wymieniać stare płyty zniszczone, porysowane na nowe, by na nowo ta miłość do winyla we mnie wybuchła, na tyle mocno wybuchła, że potem zająłem się tym profesjonalnie, tak? Otworzyliśmy winylową, zajęliśmy się właśnie Record Store Day w Polsce. I ten proces niezmiennie trwa, a powiedziałbym nawet, że ewoluuje w naszych głowach i w naszych sercach. CD jest bardzo fajnym formatem, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ze względu na wygodę, na to, że można to przenieść tak w dowolne miejsce. Ale ja zawsze pytam tutaj, ile widzieliście nowo wyprodukowanych samochodów, w których jest odtwarzacz CD? Nie ma. Nie ma takich samochodów. Idąc dalej, nie różnicując, nie wdając się w szczegóły, który z nośników jest lepszy czy gorszy, bo to, jeszcze raz powiem, jest zupełnie indywidualna kwestia. W szczególności zależy od tego rodzaju słuchanej muzyki. To streaming, który się nagle pojawił, który był odczytywany jako zagrożenie dla wszystkich fizycznych formatów, okazał się być wcale nie zagrożeniem, tylko jakby ścieżką, taką drogą, która pozwala młodym ludziom w ogóle odkryć uroki muzyki. I dzięki temu streamingowi ja też zauważam, że przychodzą młodzi ludzie i kupują płyty winylowe, kupują gramofony i oddają się tej magii właśnie winyla, właśnie dlatego powodowani tym, że gdzieś w streamingu
na YouTubie czy gdziekolwiek indziej usłyszeli zespół, o którym nie mieli bladego pojęcia. Ja pamiętam, tak jak powiedziałem, swoje pierwsze płyty CD, pamiętam swoje pierwsze płyty winylowe, pamiętam swoje pierwsze kasety kupione za zarobione pieniądze. Pamiętam jeszcze, nie wiem czy mogę o tym mówić, ale to pewnie już przedawnieniu uległo przestępstwo przegrywania płyt CD na kasety. To było w latach 80. bardzo popularne, wymienianie się tymi kasetami, przegrywanie na tak zwanych jamnikach dwukasetowych, na przyspieszonych jeszcze obrotach, jak ktoś miał takiego jamnika, tak? I na podwórku spotykaliśmy się i tymi kasetami się wymienialiśmy. Także ta magia, ta otoczka nie dotyczy tylko winyla jako nośnika, ale właściwie wszystkiego, co się działo w tych czasach i w naszych głowach, w naszych sercach i w naszych mózgach. I to jest cenne i to jest chyba najważniejsze, najfajniejsze doświadczenie i wspomnienie. Ale ja tylko jeszcze wrócę na sekundę do tego, co Mariusz mówiłeś o tych przełomowych latach 2005-2009. Takich przełomów oczywiście było więcej i ja pamiętam pierwsze reakcje klientów na winyle z muzyką z gier komputerowych. I właściwie co druga, a albo i więcej taka reakcja wiązała się z pukaniem w czoło i mówieniem: co? Muzyka? Z gier komputerowych? Jakieś takie ośmiobitowe plumkanie, pum, pum, pum? Ja mówię, no niekoniecznie, tak, bo na jednej szali można położyć segę i powiedzmy, że jest to plumkanie, chociaż może bardziej zaawansowane, a na drugiej szali można położyć no, największych kompozytorów, jak nie wiem, tam Henry Jackman, tak, uczeń Hansa Zimmera, który według mnie już dawno tego Hansa Zimmera przegonił. I tych przełomowych momentów w ostatnich 15 mniej więcej latach, jeśli chodzi o winyla, było naprawdę mnóstwo. I fajnie jest odkrywać, fajnie jest być w tym i sobie powspominać w takim właśnie, przy okazji takiego podcastu, w jakim mamy okazję dzisiaj uczestniczyć, ale ja wiem, że ta historia jeszcze się nie zamknęła. To znaczy ten winyl jeszcze naprawdę pożyje wiele lat. Ta płyta, pomimo tego, że jej sprzedaż z roku na rok spada i sprzedaż winyla już dawno przekroczyła ilościowo sprzedaż CD i każdego innego nośnika fizycznego, widać jak pięknie rośnie sprzedaż kaset magnetofonowych, więc ja wiem, że ta historia jest jeszcze przed nami. To ja tylko dorzucę jakby do tych wspomnień, to ja pamiętam w moim domu to jeszcze były szpule i tak zacząłem słuchać za bajtla na szpulach, później były wspomniane przez nas wielokrotnie kasety magnetofonowe, dopiero po jakimś czasie było mnie stać na płyty CD i tak naprawdę płyty winylowe odkryłem dzięki muzyce do gier wideo. Wiesz, między innymi wspomniany tutaj Bioshock czy Machinarium, no i z biegiem czasu coraz więcej tych wytwórni pojawiało się na rynku muzycznym, szczególnie w Europie, w Anglii, czy chociażby w Stanach Zjednoczonych. I naprawdę to są piękne wspomnienia, tak więc moją taką pierwszą płytą winylową, pamiętam z muzyki do gier, to było Machinarium. Jeżeli chodzi dzisiejszy temat, taki główny temat naszego spotkania, czyli czy czeka nas zmierzch płyt CD? Ja wiem, że już poniekąd postaraliśmy to wytłumaczyć, że chyba nie do końca, ale chciałbym jednak troszeczkę, żebyśmy pociągli tą dyskusję odnośnie tego, czy to można nazwać problemem. Dla BBC na pewno może spotkaliście się z tym cytatem. Jack White został spytany, jak widzi przyszłą jakby dekadę, jeżeli chodzi o nośniki. I on jasno jakby mówi, to będzie streaming plus winyl. Streaming w samochodzie, kuchni, winyl w salonie, w sypialni. Będą tylko te dwa formaty i naprawdę dobrze mi z tym. Jeżeli pamiętacie wszyscy, no to 82. płyta CD pojawia 1900,
1982 płyta CD pojawia się na rynku. Prawdopodobnie to był chyba prototyp, z tego co pamiętam, skonstruowany przez Philipsa i Sony. Natomiast jeżeli chodzi o tą sprzedaż, o której cały czas jakby tutaj mówimy, no to statystyki mówią na przykład, że na Wyspach Brytyjskich tylko 32 miliony płyt CD sprzedało się 3 lata temu, gdzie jak popatrzymy na Europę, no to wiemy, chyba się wszyscy tutaj zgodzimy, że Wyspy, Wielka Brytania to jest taki chyba największy rynek muzyczny w Europie. Później są Stany Zjednoczone i Japonia, no a mało tego, Japonia teraz chyba, nie wiem czy Tomek się, nie wiem, ewentualnie mnie popraw, jeżeli jestem w błędzie, ale sądzę, że Japonia pod kątem sprzedaży płyt CD i też tłoczenia chyba przoduje teraz obecnie na rynku, bo oni dalej są jakby w tym formacie zakochani. Jak to? To pewnie kwestia miejsca w ich domach, o czym też już mówiliśmy. No dokładnie, chyba też to z tego wynika. Oni chyba, ale oni też jednak lubią posiadać, żeby dotknąć czegoś. Natomiast 2019 rok, jakby ta sprzedaż winy fizycznych spada z roku na rok i według tutaj jakby przygotowanego raportu przez Recording Industry Associated America ze względem do zeszłego roku wyniosła ona o 23% mniej. Ja tutaj nie będę podawał liczb, bo wiemy wszyscy tutaj, że ta jakby sprzedaż tych płyt CD spada dramatycznie, strasznie i moglibyśmy tutaj przytaczać różne historie, tutaj statystyki. Pytanie teraz jest takie, czy faktycznie ten zmierzch według Jacka White'a, że tylko zostanie winyl i streaming, czeka nas i czym on jest tak naprawdę spowodowany, ponieważ ja się czasami nawet, słuchajcie, naprawdę zdarza mi się, że się spotykam z komentarzami, że to jest wina winyli, że płyty z CD słabo się sprzedają dlatego, ponieważ się winyle nagle pojawiły. Oczywiście dla mnie, no ja się kompletnie z tym nie zgodzę, bo to nie jest prawda, natomiast jak wy ze swojej perspektywy jako kolekcjonerzy, osoby, które też wydają płyty CD, płyty winylowe i siedzą w branży muzycznej bardzo od dawna, jak wy moglibyście na to zareagować? Czy faktycznie czeka nas ten zmierzch płyt CD, Barnaba? Nie, nie uważam, żeby to się stało. To tak ludzie lubią takie stawiać mocne tezy. Ja też pamiętam jakiś artykuł bodajże z Guardiana, taki bardzo mocny o tym, że CD umiera, ale no, to, że jakby spadło z tego piedestału, no to po prostu jest taka dziejowa konieczność, tak? A to, że będzie jeszcze trwało, no jest tanie w produkcji, więc zawsze gdzieś na to będzie miejsce. Jest gdzieś tam atrakcyjnie i wizualnie i z powodu właśnie tych różnych książeczek i też przecież ono może przyjmować różne fajne formaty. Teraz patrzę sobie na taką półeczkę, na której mam muzykę z Afryki, z Ameryki Południowej i są tutaj wydawnictwa od Soundway Records, Strat Records, od Analog Africa. No i to są rzeczy, które kapitalnie się sprawdzają, więc to nie jest tak, że nagle ktoś stwierdzi, że to jest do kitu. I wydaje mi się też, że przez fakt, że CD audio, przez taką wsteczną kompatybilność jest cały czas gdzieś tam w użyciu, bo mieliśmy potem odtwarzacze DVD, odtwarzacze Blu-ray, teraz te Ultra HD Blu-ray, ta płyta gdzieś tam nam cały czas towarzyszy, więc też mi się wydaje, że w domach jakby potencjalnie cały czas mamy na czym tego słuchać i nawet jeśli... A to jest ciekawe, sorry, że ci wejdę słowo, bo to jest ciekawostka, bo Sony PlayStation 5 na przykład nie ma możliwości odtwarzania płyt CD. To prawda, to była zaskakująca decyzja. Być może to będzie jakiś nowy trend, ale jakby no do tej pory, nawet jeśli ktoś już nie ma wieży, która odtwarza mu CD, to często ma
taki kącik multimedialny wokół telewizora i tam ta właśnie, nie wiem, konsola czy odtwarzacz też potrafi te płyty odtwarzać. No na pewno to, że to, co wspominał Tomek, że odtwarzacze zniknęły z samochodu, to jest duży ból i sam go przeżywam, bo jestem posiadaczem nowego auta od tego roku i już niestety, jak mam ochotę czegoś posłuchać, to muszę to zgrywać sobie na MP3 albo parować telefon. CD było to jednak wygodniejsze. Chociaż też słuchanie CD w samochodzie zawsze mi się kojarzyło z tym, że leżą jakieś porysowane wszędzie płyty, a to nie jest nośnik, który chciałbym, żeby jakoś tak w nieładzie leżał. Ale no, cały czas będzie duża grupa ludzi, która będzie chciała słuchać te CD-ki, zwłaszcza, że jakby muzyki wychodzi multum i nowej, i starej, a przecież teraz wznawiamy muzykę z lat, nie wiem, 90. czy zerowych, to jeszcze się wydaje, że było tak niedawno, tak? Ale to już są rzeczy stare, które mają wznowienia, więc jakby cały czas będzie coraz większy rynek na rozmaitą muzykę i na rozmaite formaty. A to jest ja się, wiesz, podpisuję też po tym, co ty mówisz, ale dla mnie jest taką ciekawostką, że jeżeli, zanim jeszcze oddam głos Tomkowi, ja pamiętam jeszcze taki moment, kiedy muzyka do gier na przykład była wydawana na płytach CD i tylko teraz nieliczne, duże wytwórnie, między innymi Sony Classic, pozwala sobie na to, żeby wypuścić jakieś tam, powiedzmy, duże tytuły, między innymi Ghost of Tsushima, czy ostatni też God of War, ale nie ma teraz tak naprawdę wydawnictw, które by się zajmowały publikacją tej muzyki do gier na płytach CD. Wszystko się przeniosło jakby na płyty winylowe. Głównie Japonia jakby dalej przoduje w premierach z muzyką do gier na tym nośniku. Nie wiem, jak myślisz, z czego to też może wynikać, że nie wiem, nie chcemy muzyki do gier na płytach CD, czy wystarczy nam ten streaming jednak, a płyty winylowe to tylko... Wiesz co, ja bym powiedział, że jednak ta muzyka do gier to jest trochę nisza niż i chociaż tutaj wiadomo, że coraz więsi kompozytorzy biorą udział w nagrywaniu, no już w zasadzie od dawna, To jakby gdzieś mi się wydaje, że przez to, że to są gry i że to jest muzyka, którą konsumujemy przy komputerze, znaczy gry konsumujemy przy komputerze, tak, albo przed telewizorem, jakoś tak cyfrowo, to się lepiej sprawdza ten streaming. Natomiast no, winyl jest najfajniejszy kolekcjonersko, więc jeśli już coś wydawać dla garstki zapaleńców, to wydaje mi się, że to ta płyta winylowa. Tym bardziej, że mówimy o graczach, którzy są przyzwyczajeni do wersji kolekcjonerskich, do dużych pudełek pełnych gadżetów. No więc co jak nie winyl. Ewentualnie CD można wpakować jeszcze do właśnie takiej edycji kolekcjonerskiej. No ale to wtedy jakby musi to być element takiej edycji. Natomiast jeśli sprzedajemy to oddzielnie, a tak się coraz częściej dzieje, bo jakby kto inny tam ma do tego prawa, kto inny na tym zarabia, no to winy dla gracza będzie na pewno bardziej atrakcyjny. Okej. Okay. Tomku, a jak ty to ze swojej perspektywy widzisz, jeżeli chodzi o ten zmierzch płyt? Nakłady bardzo mocno przemawiają za tym aspektem kolekcjonerstwa, tak? No, nie da się płyty winylowej z jednej matrycy wytłoczyć w większym nakładzie niż tam, no nie wiem, jedni w tłoczniach mówią 700 egzemplarzy, inni mówią 1000 egzemplarzy. Z płyty CD, w płycie CD nie ma tego problemu, można w każdej chwili tysiącami właściwie tę płytę zupełnie bezstratnie dotłaczać. I być może właśnie jest to element, na który wiele osób nie zwraca uwagi, a być może jest to właśnie odpowiedzią na to pytanie. Dlaczego wydawane jest to na winylu? Ponieważ jest to bardziej kolekcjonerskie niż pospolita płyta CD, którą zazwyczaj jak otwieramy, to otwieramy z folii, wyjmujemy płytę, wrzucamy do samochodu pod warunkiem, że mamy stary samochód, a ona i tak ląduje gdzieś w tej kieszeni, albo w drzwiach, albo na podłodze i znajdujemy ją po wielu tygodniach porysowaną, bo jest to na tyle
może był, a nie jest, na tyle pospolity nośnik, w miarę tani nośnik, że nie przykładamy do tego specjalnej wagi i za specjalnie jakby nie szanujemy tego. Z winylem tego się nie da zrobić. Na szczęście nie da się go włożyć do samochodu, bo takich odtwarzaczy nie ma i trzeba było naprawdę dużo złej woli, żeby taką płytę w ten sposób potraktować i zniszczyć. I być może stąd ta kolekcjonerskość i żeby to nie zabrzmiało źle, jak mówię o niszy w muzyce do gier komputerowych, to nie oznacza, że jest to gdzieś jakaś garstka zapaleńców na bezludnej wyspie zamknięta i odcięta od świata, tylko nisza na zasadzie rynku, który bardzo mocno się rozrasta, bardzo szybko się rozrasta i potrzebuje muzyki wydanej w pięknym formacie, w większym formacie, w bardziej kolekcjonerskim formacie, który właśnie zapewnia płyta winylowa. I być może właśnie tak to się dzieje. Natomiast wracając jeszcze na sekundę do sprzedaży, do tego, jak się zachowuje winyl i CD, jest mnóstwo publikacji, mnóstwo raportów, mnóstwo mniej i bardziej profesjonalnych wywiadów, ale każdy potwierdza, że te linie, niezależnie od grafów, od wykresów, jakie oglądamy, gdzieś akurat jesteśmy w takim miejscu historii, że te linie zaczynają się przecinać. To znaczy, od wielu lat sprzedaż CD spada, jeśli mówimy o ilości i jeśli mówimy o wartości, czy o przychodzie z płyt CD, a sprzedaż na winylu od tych mniej więcej 10 lat z roku na rok rośnie. I mówiąc o tym przecięciu, o tym momencie historycznym linii, mówię, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie wartość winyla, sprzedanego winyla już pokonała CD, ale może to wynika z tego, że CD jest tańszym nośnikiem, a winyl jest droższym nośnikiem. Jeśli chodzi o ilość, to za chwilę winyl przebije CD. I czy teza Jacka White'a ma sens? Ja bym raczej się skłaniał ku takiej odpowiedzi, że tak, że to nastąpi. Może to nie jest jeszcze ten rok, czy przyszły rok, ale w perspektywie 5, może 7 lat powiedziałbym, że nie będzie nic innego praktycznie poza winylem. Mówię z takich liczących się formatów, poza winylem i poza streamingiem. Oczywiście będzie CD, oczywiście będzie kaseta, która, tak jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, rośnie z roku na rok, ale to nie będzie znaczący i liczący się format. Także dlatego raz jeszcze powtórzę, historia jest jeszcze przed nami. Mm-hmm. A to takie jeszcze takie kontrowersyjne pytanie zadam. Czy to nie uważacie, że właśnie w związku z tym, że ta sprzedaż płyt CD troszeczkę przez ostatnią dekadę zmalała, to nie staliśmy się właśnie na rzecz streamingu troszeczkę leniwi, bo jednak mamy dostęp, wszędzie możemy teraz przysłać tej muzyki i ta muzyka nam cały czas towarzyszy, ale czy my faktycznie poświęcamy jej tyle uwagi na tyle, ile powinniśmy, bo jednak płyta CD i płyta winylowa, no jest ta różnica, o której tu już wielokrotnie rozmawialiśmy, ale na tą płytę CD można zatrzymać, spokojnie odtworzyć, przewinąć, a jednak płyta winylowa to jest takie celebrowanie trochę słuchania tej muzyki, że trzeba poświęcić jej pełną uwagę, usiąść. No i to też zależy, jaka to jest muzyka, bo sądzę, że jeżeli to jest dobry jazz, no to jednak dobrze by było usiąść, ewentualnie jakiś tam drink albo coś innego wypić i wsłuchać się w tą muzykę, wsłuchać się w te teksty. Mi troszeczkę, ja mam takie wrażenie, że przez to, że też tak trochę pędzimy do przodu, to ludzie też zaczęli też przez to, że słuchają płyty winylowe, zaczynają doceniać ten czas związany z muzyką, bo mogą skupić się na słuchaniu, mogą wsłuchać się w teksty, mogą się wsłuchać te wszystkie, nie wiem, tam powiedzmy, jak już teraz zostaliśmy przy tym jazzie, to jakieś solówki, perkusji, czy tam jakieś sekcji dętej. I czy to nie jest właśnie przez to, że ta płyta CD też po części spada, no bo staliśmy się troszeczkę leniwi na rzecz muzyki streamingowej, Barnaba?
Czy, wiesz co, poruszyłeś kilka wątków. Czy mógłbyś to ostatnie pytanie powtórzyć? Jasne. Czy na rzecz jakby muzyki streamingowej nie staliśmy się też leniwi, tak? Bo mamy to jakby dostęp ją wszędzie, mamy wszędzie dostęp do tej muzyki, a jednak płyta winylowa, a płyta CD, to troszkę szczególnie płyta winylowa, wymaga od nas takiej większej uwagi, a streaming za bardzo nie wymaga tego od nas. Jest to trudne pytanie i oczywiście łatwo się tutaj postawić w takiej postawić jako ten koneser, który słucha muzykę z fizycznych nośników, się czuje lepszy od tych, od innych ludzi, ale chyba prawda jest taka, że jakby zawsze się wybierało tą łatwiejszą opcję, czyli nie wiem, na przykład to, co leciało w radio, tak? Przez lata 90., lata zerowe to radio królowało, albo jakieś tam playlisty z kawałków, które się miało w MP3-kach. Na dzisiaj jest ten streaming, który jest też wielkim ułatwieniem, który też znacznie bardziej niż kiedyś pomaga w docieraniu do fajnej muzyki, chociaż wiele z tych playlist wiadomo są ustawiane albo przez algorytmy, albo też są tak jak w radiu gdzieś tam kupowane, że coś się na tym znajdzie, ale no, na pewno łatwiej znaleźć fajną muzykę w streamingu, który tam poleca podobnych wykonawców niż to było kiedyś możliwe. Czy rozleniwia? Pewnie trochę tak, ale ja na przykład trochę przestałem wierzyć w tą taką lekko snobistyczną według mnie aurę celebrowania muzyki z winyla, bo tak naprawdę to celebrowanie zależy trochę od momentu i trochę od nas. Ja ostatnio o tym myślałem z różnych powodów i zdałem sobie sprawę, że takie najważniejsze muzycznie chwile dla mnie i odkrycia to były te, kiedy brałem na spacer MP3-kę i przeżywałem coś idąc i w takiej całkowitej samotności. I słuchanie na fajnym sprzęcie tej samej muzyki nie dawało mi aż takiej ekstazy, jak to, że właśnie poszedłem sobie na spacer i byłem jakiś totalnie wyciszony i dopiero wtedy byłem naprawdę skupiony na tym wszystkim, co mówisz, na solówkach, na perkusji i tak dalej. I oczywiście winyl jest tym nośnikiem, w którym trzeba poświęcić uwagę i już z racji tego jesteśmy trochę bardziej skupieni, że trzeba podnieść tą plastikową osłonkę, tak, trzeba go troszeczkę wyczyścić przed puszczeniem. Natomiast jak ktoś słucha dużo muzyki, tak jak na przykład ja, to takie mam poczucie, że to nie jest do końca ta droga, że jakby celebrować muzykę da się właśnie w różny sposób. Na pewno winyl jest jedną z nich, ale też jest wiele osób, które słuchają na potęgę winyli i po prostu sobie puszczają gdzieś tam w tle. I nie wiem, czy to po prostu ma coś związek z celebracją, po prostu jest to jakaś radość, że się puszcza fajną muzykę z tego nośnika, na którym się lubi. Także ja bym polecał znaleźć sobie po prostu jakąś taką przestrzeń, w której najbardziej się komfortowo czujemy z poznawaniem tej muzyki, co wydaje mi się takie trochę nieoczywiste, bo dużo się mówiło o tym, żeby na przykład, nie wiem, jak czytać książkę, to się trzeba tam zawinąć w koc z kubkiem ciepłej herbaty, a muzyka zawsze gdzieś tam była w tle. To ja jak mam ochotę się naprawdę mocno wsłuchać, to właśnie biorę MP3 i idę na spacer. Okej. Okay. Tomku, chciałbyś rozwinąć tą myśl od Barnaby? To prawda, bo jak słuchałem właśnie ciebie, to wspomniałem swoje takie najlepsze czasy z tą celebracją muzyki i to był Walkman. To był Walkman, kiedy ja zakładałem słuchawki. Kiedyś dużo podróżowałem, mogłem się kompletnie odciąć od całego świata i wtedy właśnie najbardziej ta celebracja, czy jakkolwiek nazwać to obcowanie, wywarło na mnie taki mocny wpływ. Teksty, muzyka, to wszystko, co się dzieje, co się działo na tych kasetach. Natomiast tak teraz, po latach, fajnie mi to się wspomina i z tej perspektywy jestem wdzięczny, że w ogóle kiedyś mogłem usłyszeć kasetę i sobie wybierać, poznawać nowe dźwięki, nową muzykę, nowe zespoły. Natomiast być może, nie wiem, może z racji wieku, a może z racji jakiejś też wygody, takiej według mnie wygody,
wolę usiąść, włączyć winyla i na spokojnie tego winyla posłuchać, i żeby nikt do mnie nic nie mówił, nie przeszkadzał, i słucham, jeśli słucham, to zazwyczaj słucham go bardzo głośno. Bardzo głośno, na szczęście robię to u siebie w winylowej, a nie w domu. Nie mam tam sąsiadów, a ta główna część sklepu u nas na Bemowie jest w piwnicy, więc kompletnie jestem odgrodzony od tego, co się dzieje na zewnątrz. I jak sobie tak te 20 minut plus 20 minut zapodam z potencjometrem tam w okolicach 70 czy 60%, to wtedy czuję naprawdę magię tego winyla. Może, nie wiem. Dlatego, żeby oddać honor też innym nośnikom, być może gdybym miał odtwarzacz CD, to poznałbym tę magię CD, ale nie mam. Okej. Okay. I słuchajcie, ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję troszkę więcej porozmawiać o tych nośnikach i o tej przyszłości, bo to godzina jest tak naprawdę za mało. Kilka nowych pytań mi się zrodziło w głowie, ale też nie chcę waszego czasu zabierać, szczególnie naszym słuchaczom i widzom. No tutaj chyba jednogłośnie doszliśmy do konkluzji, że jednak ten nośnik jeszcze dalej będzie żył. Całe szczęście tutaj słyszałem, Bernard, ty wielokrotnie wspominałeś troszkę o takich niezależnych wytwórniach płytowych, a szczególnie tam mówiłeś o rynek afrykański. Tam na szczęście są takie wydawnictwa, też między innymi nasze wydawnictwo Game Music Records, i sądzę, że one też pozwolą przetrwać tym nośnikom, że będzie możliwość wyboru, jeżeli ktoś będzie chciał płytę CD, czy też płytę winylową, czy streaming, tak? Tak więc sądzę, że będzie jeszcze ten nośnik nam bardzo długo służył. Bo tak naprawdę on też jakby otwiera słuchaczom niekiedy bramę do nowych światów muzycznych. Ja ze swojej strony chciałbym tutaj odesłać naszych czytelników i widzów do czytania Barnabę Sigela na łamach CD Action i też Jazz Forum. Bardzo ci serdecznie, Barnaba, dziękuję, że dzisiaj byłeś z nami. Ja również dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jeszcze na koniec tylko dodam, że jestem bardzo ciekaw, czy gdzieś się na horyzoncie nie pojawią inne nośniki, bo gdzieś tam widzę na przykład muzykę, która jest na kartridżach do starego Nintendo albo na kartach microSD albo na pendrive'ach, i to są takie, wiadomo, takie śmieszne, freakowe akcje niszowe, ale jestem ciekaw, czy nas przyszłość też nie zaskoczy tym, że w którymś momencie zobaczymy nagłe zainteresowanie czymś, czego byśmy się totalnie nie spodziewali. Tak, będziemy te na kartach SD mieć chipy w głowie i będziemy wkładać, będziemy słuchać tak muzyki. Kto wie, może zobaczymy. Natomiast ja odsyłam was serdecznie, jeżeli szukacie płyt z muzyką do gier wideo, płyty winylowe. Sądzę, że to jest chyba największy na chwilę obecną wybór w Polsce, czyli winylowa kafe. Tomku, bardzo ci dziękuję, że dzisiaj miałeś czas podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat muzycznych nośników. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Jestem do dyspozycji na przyszłość. Może przy jakiejś premierze. Tak więc mieliście okazję dzisiaj przesłać kolejnego podcastu Słuchaj Gier. Był to odcinek 28. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, dislajki, dzwoneczki, niedzwoneczki. Możecie jak zawsze nas słuchać na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube i wielu innych streamingowych platformach. Ja ze swojej strony serdecznie jeszcze raz dziękuję. Kłania się jak zawsze w pas Mariusz Borkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.